W 24. kolejce Forbet 4. ligi Enea Energie Kozienice grała z klubem sportowym Raszyn. W sobotę na stadionie przysportowej zmierzyli się sąsiedzi w tabeli, którzy z dorobkiem 25 punktów zajmowali 11 i 10 miejsce, czyli otwierali strefę spadkową. Mecz z gatunku tych określanych o 6 punktów. Oba zespoły walczą o utrzymanie i interesował je tylko komplet punktów. Energia na wygraną czeka od 12 marca, a goście wiosną zdobyli tylko punkt i byli jedynym zespołem, który w rundzie nie wygrał żadnego z 5 spotkań. Raszyn w poprzednich latach, mówiąc potocznie, leżał piłkarzom z Kozienic. 4 wygrane i 2 remisy. Jednak jesienią ubiegłego roku kozieniczanie przegrali na wyjeździe 1-2. Optymizmu nie dodawała sytuacja kadrowa Energii. Ponownie brakowało kilku kluczowych zawodników. Kontuzję leczy Kucharczyk. 40 stopni gorączki wykluczyło Książka. Za kartki pauzował Śliwiński, a Lament nie był gotowy na pełne 90 minut i rozpoczął na ławce. Trener Mariusz Tobryn musiał ponownie przemeblować pierwszy skład. W bramce Michał Majos. Obrona Michał Wasilewski, Bartłomiej Janiszewski, Patryk Wołczyński i Dominik Trojanowski. W środku pomocy Emil Więcek i Krzysztof Walisiewicz. Na skrzydłach Piotr Czerwiński i Jurij Chluszuk. Z przodu Eugeniusz Kołodziejczyk i Bartłomiej Nowak. Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy. Już jedna z pierwszych akcji dała im prowadzenie. W 8 minucie po rzucie rożnym dla Raszyna wyprowadzili szybki kontratak. Kołodziejczyk zagrał do Czerwińskiego, ten idealnie w tempo do Nowaka i piłka między nogami Marcinkowskiego w siatce. Goście doskonałą okazję na wyrównanie mieli już 5 minut później. Majos zahaczył w polu karnym Piotra Grygla. Sędzia Kamil Szrek z Kielc bez wahania wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Karol Bienias. Bramkarz Energii doskonale wyczuł jego intencje i w pełni się zrehabilitował. W kolejnych minutach nie działo się zbyt wiele. Wydawało się, że to gospodarze mają mecz pod kontrolą. Wprawdzie optyczną przewagę posiadał Raszyn, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Energia poza bramką w pierwszej połowie nie miała już 100% okazji, by podwyższyć. Wszystko posypało się jednak pod koniec pierwszej i na początku drugiej odsłony. W 45 minucie arbiter po raz drugi wskazał na wapno. Walisiewicz i Wołczyński wzięli w kleszcze Jakuba Miałkowskiego. Dodatkowo zderzyli się głowami i Walisiewicz nie był w stanie kontynuować gry. Konieczna okazała się wizyta w szpitalu, gdzie pomocnikowi założono 5 szwów. Do piłki ustawionej na 11 metrze tym razem podszedł Sylwester Patejuk. Doświadczony, blisko 40-letni kapitan pewnym uderzeniem pokonał Majosa. Gol do szatni i do przerwy na sportowej 1-1. Po zmianie stron, zanim kozieńczanie chociaż raz zagościli z piłką w polu karnym, nadzieli się na szybką akcję Raszyna. Gościom wystarczyły 4 podania, a na listę strzelców wpisał się Maciej Sznitko. Zanim kozieńczanie pozbierali się po tym ciosie i zaczęli stwarzać sytuację, Raszyn mógł podwyższyć i w praktyce zamknąć mecz. Najpierw ofiarna interwencja Wasilewskiego, a w 60 minucie fatalne pudło Patejuka sprawiły, że Energia cały czas była w grze o punkty. Potrzebne były jednak akcje zakończone strzałami. 2 okazje miał Kołodziejczyk. Za pierwszym razem uderzenie kapitana złapał Marcinkowski. Kilka minut później piłka źle siadła na lewej nodze i tylko jęk zawodu. Nie wychodziło w ataku pozycyjnym, więc może po stałym fragmencie gry. Więcek z rzutu wolnego w pole karne główkuje Lament i kapitalnie interweniuje Marcinkowski. Gospodarzom śpieszyło się coraz bardziej. Do końca pozostał tylko kwadrans. Niestety zaczęli grać nerwowo i bardzo niedokładnie. W odstępie 2 minut dali rywalom 2 prezenty. Na szczęście goście nie potrafili z tego skorzystać. Najpierw Wołczyński wybił z rytmu Patejuka, a później uderzenie kapitana Raszyna obronił Majos. Nasz zespół miał furę szczęścia, a wynik cały czas był sprawą otwartą. Wyrównać mógł Więcek, ale w ostatniej chwili uprzedził go Kacper Kępka. Wszystko wyjaśniło się w 87 minucie. Tomasz Pietrzak zagrał za linię obrony, a Hubert Pakuła w sytuacji sam na sam pokonał Majosa i ustalił wynik spotkania. Energia Kozienice przegrała z klubem sportowym Raszyn 1-3. Gospodarze w 5 meczach zdobyli tylko punkt. Sytuacja w tabeli komplikuje się coraz bardziej. Jednak do końca sezonu jeszcze 11 spotkań, 33 punkty do zdobycia i wszystko się może wydarzyć.